To podobno miesiąc miłości, dlatego postanowiłam wyjść trochę naprzeciw tym społecznym oczekiwaniom i nagrać coś na temat miłości, ale nie miłości w takim sensie, żeby przyglądać się idealnym związkom i sprawdzać, co sprawia, że miłość, że miłość jakoś się udaje niektórym, a innym nie. Co zrobić, żeby była dobra? Co zrobić, żeby była jakaś? Zupełnie nie. Chciałabym się dzisiaj może bardziej skupić na tej. Na tej kulturowej soczewce, tak właściwie miłości, to znaczy zobaczyć, jaki jest przekaz kulturowy wokół miłości, czy on jest rzeczywiście adekwatny do tego, jak wyglądają realia bycia zakochanym, czy miłość jest rzeczywiście aż tak ważna, jak się mówi, czy miłość rozwiązuje wszystkie problemy, czy w miłości jak na wojnie wszystko dozwolone, bo na pewno sami sami wiecie, że jest mnóstwo takich. Powiedzonek, aforyzmów, idiomów, które stwarzają jakąś taką, mam wrażenie, zupełnie nierealistyczną aurę wokół pojęcia miłości. Więc postanowiłam wziąć ten temat na warsztat, przyjrzeć się jemu z bliska i zobaczyć, co na to literatura, co na to kultura, co na to inne, mądrzejsze ode mnie pisarki, myślicielki, psycholożki. Także, także mam nadzieję, że ten odcinek będzie również dla Was ciekawy. Szczególnie, że wychodzi on dzień przed walentynkami, więc zdaję sobie sprawę, że dla niektórych jest to święto trudne, dla niektórych jest to przytłaczające i, i nie każdy ma ochotę słuchać o tym, jaka to miłość piękna nie jest, bo przecież nie każdy miłość w swoim życiu ym, akurat w tym momencie ma, a może i bardzo pragnie, a nie może jej mieć, więc zdaję sobie sprawę z tego, że jest to temat Wrażliwy, dlatego postaram się ugryźć go w taki sposób, żeby był ciekawy, a niekoniecznie moralizatorski. Ale kto ze mną tutaj jest od dłuższego czasu, to wie, że nie mam w zwyczaju wychodzić z pozycji osoby, która mówi wam, jak żyć, jak żyć dobrze, jak kochać dobrze, bo chyba sama nie wierzę osobom, które, które mówią mi, jak żyć i jak kochać dobrze. Także, także o tym będzie odcinek. Z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować audiotece, która po raz kolejny wspiera moje fantastyczne pomysły i dzięki której mogę jeszcze bardziej pogłębiać swoją pasję do literatury i odkrywać jej różne oblicza, jak na przykład właśnie ym, audiobooki. I, I powiem Wam szczerze, że jest to dla mnie. Fantastyczna przygoda, wejść w taką współpracę, która po prostu sprawia, że jeszcze więcej czytam, tyle że w formie słuchanej. Także bardzo Was serdecznie też zachęcam do tego, żeby odkryć świat audiobooków. Jeżeli lubicie podcasty, to może audiobooki są też dla Was. Także jeszcze raz dziękuję. Oczywiście podziękowania należą się też moim patronom i patronkom z Patronaita, którzy wspierają mnie co subskrypcją. Jeżeli ktoś chciałby dostawać taki newsletter z nowinkami ze świata kultury, to zapraszam na Patronaita. I oczywiście wszystko znajdziecie w opisie tego odcinka. Zawsze tam linkuję, także, także odsyłam po więcej szczegółów. A teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do opowieści o miłości. O wolności, o przywiązaniu i o kochaniu z głową. W grudniu pojawił się już odcinek, który, yy, który nieco zahaczał o mit romantycznej miłości, czyli o to, jak popkultura forsuje taki przekaz, że, że kobieta jest taką nieporadną niewiastą, która, która potrzebuje mężczyzny do tego, żeby ją wyratował i nadał jej życiu sens i jak pewnie sami same się już domyślacie, jest to absolutnie szkodliwy, fałszywy przekaz, który, który buduje jakieś takie przekonanie, że miłość jest odpowiedzią na wszystko i że miłość jest w jakiś sposób sensotwórcza. I tak jak wydaje mi się, że że to jest w ogóle przepiękna postawa, jeżeli kieruje nami w ogóle miłość, to znaczy, jeżeli podchodzimy do tego, co robimy, do, do drugiego człowieka, do siebie z miłością, to wydaje mi się to być w ogóle przepiękną wartością do kultywowania. Natomiast przekaz, który mówi nam, że dopiero jak znajdziemy miłość, dopiero jak znajdziemy tę mityczną drugą połówkę, to wtedy będziemy spełnionymi, pełnymi. Dorosłymi dojrzałymi jednostkami wydaje mi się być strasznie szkodliwa, bo, no bo przecież nie mamy w stu procentach kontroli nad tym, czy kogoś poznamy, czy nie, jest to gdzieś um, często losowe, przypadkowe i oddawanie gdzieś władzy nad własnym szczęściem drugiej osobie, um, osobie, którą kochamy i która potencjalnie nas pokocha, jest nie tylko. Złudne I nie tylko zabiera nam gdzieś taką wewnątrz sterowność i, i kieruje nas na zewnątrz, ale też kładzie ogromną presję na tę drugą osobę. No bo popatrzcie, że jeżeli forsujemy rzeczywiście ten przekaz, że, że jak znajdziemy drugą połówkę, to nasze życie się dopełni, no to ta druga osoba ma bardzo wygórowane i ciężkie zadanie do, do podjęcia. Czyli musi nas uszczęśliwić, czyli musi sprawić, że nasze życie dzięki niej nagle będzie miało sens. Więc jednocześnie musi być dla nas jakoś inspirująca musi spełniać nasze pragnienia takie czysto emocjonalne seksualne, intelektualne musi być i przyjacielem, i kochankiem i, i trochę rodzicem i trochę może towarzyszem a trochę muzą a trochę wszystkim właściwie. I to sprawia, że, że standard i poprzeczka, którą stawiamy tej drugiej osobie, jest absolutnie nie do pokonania i jest dużo wyższa, popatrzcie, niż poprzeczka, którą na przykład stawiamy swoim przyjaciołom. Więc ten przekaz, że miłość ma gdzieś rozwiązać wszystkie nasze problemy, wydaje mi się być, być szkodliwy. Być szalenie szkodliwy i, i, i nastawiający nas już właściwie na rozczarowanie. I chciałabym tutaj teraz może powołać się na parę takich powiedzonek, które ja uważam za no, jakieś w ogóle absurdalne, a, a jednak przyjęły się one na tyle, że, że sama się łapałam na tym, że, że ich używałam tak bezwiednie i w ogóle bezrefleksyjnie. Ym. Dla przykładu, jak się zakochujemy, to tracimy dla kogoś głowę. Można zwariować z miłości, zgłupieć z miłości, oszaleć z miłości. Mówi się, że miłość jest ślepa. Mówi się, że gdzie miłość panuje, tam niewiele brakuje. W miłości i wojnie wszystko jest dozwolone. I jak tak tego słucham, to zastanawiam się po pierwsze, kto to w ogóle wymyślił, bo, bo to trochę insynuuje, że, że miłość jest jakimś tworem zupełnie um, nierealnym, ekstatycznym, ogłupiającym, wprawiającym nas w stan szaleństwa, co by w sumie wskazywało na to, że jeżeli miłość jest... Spokojna, jeżeli miłość jest bezpieczna, wyważona, w jakiś sposób um, dająca nam poczucie bezpieczeństwa, to nie jest ona prawdziwą miłością. A to jest przecież jakaś kompletna bzdura. No bo popatrzcie, jeżeli Mamy rozpoznać miłość po tym, że będzie nas ogłupiać, że będziemy ślepi, że nie będziemy w stanie spać po nocach, bo będziemy cały czas myśleć o tej osobie, będziemy cały czas na haju zakochania. No to to oznacza, że jeżeli poznamy kogoś, kto wprawia nas w poczucie jakiegoś wewnętrznego spokoju, komfortu i bezpieczeństwa, jest osobą, która nie wybija nas gdzieś z własnego rytmu, nie zawłaszcza wszystkich naszych obszarów życia, nie sprawia, że poświęcamy dla niej wszystko i znikamy dla wszystkich innych ważnych dla nas osób w naszym życiu, bo mamy obsesję na punkcie naszego nowego partnera. No to jeżeli to nagle przestaje być definicją miłości, to to oznacza, że żeby miłość była dobra, to musi być w jakiś sposób obsesyjna, ekstatyczna, toksyczna, zawłaszczająca, zaborcza, intensywna yy, i szaleńcza i ogłupiająca. A przecież na pewno wiele i wielu z was wie i ma takie doświadczenia spotykania się z kimś, kto zawrócił nam w głowie. I bardzo często są to przepiękne historie na romanse, na, na poezję, i, i można by o nich pisać y, powieści. Ale czy to są rzeczywiście miłości, które zostają z nami na lata? To znaczy, czy to są rzeczywiście te związki, które, które trwają, które dają nam poczucie bezpieczeństwa i w których możemy coś budować trwałego? Czy to są po prostu te relacje, które potem wspominamy, które są źródłem jakiejś, jakiejś nostalgii, ale niekoniecznie są to relacje długotrwałe czy bezpieczne, tylko bardzo często przelotne, gorące, intensywne, ale, um, ale nietrwałe. Więc bardzo bym chciała może zwrócić gdzieś Waszą uwagę na to, jak mówi się o miłości prawdziwej, jak mówi się o miłości pożądanej. A jak wygląda na przykład miłość w pięciodziesięcioletnim związku? Jak wygląda miłość u osób, które już na przykład mieszkają ze sobą, mają jakiś rytm tej relacji, który no, nie jest taki właśnie ekstatyczny. Nie jest taki, że, y, że siedzimy do siódmej nad ranem, y, pijąc wino i rozmawiając o, o filozofii. Ym, tylko, tylko gdzieś ta miłość zaczyna być trochę bardziej. Ym, może przyziemna i bardziej kompatybilna z naszym trybem życia, nie wybija nas tak. I tutaj mała, mała, mały, może komentarz. Dla mnie rozróżnieniem absolutnie tutaj nie jest miłość nudna, beznamiętna, wieloletnia versus płomienna, obsesyjna, romantyczna. Tylko, tylko gdzieś pomiędzy tymi biegunami wydaje mi się, że jest gdzieś też ta miłość zdrowa, bezpieczna, w której jednocześnie partnerzy, którzy wychodzą sobie naprzeciw i starają się gdzieś dbać o, o intymność w relacji długotrwałej, ym, mogą być dla siebie źródłem zarówno tych wrażeń takich, może bardziej ekstatycznych i kolorowych i yy, intensywnych, a jednocześnie źródłem bezpieczeństwa i zaufania. Więc myślę, że to też jest ważne do zaznaczenia, że nie oscylujemy pomiędzy tymi dwoma ekstremalnymi przykładami, tylko też poruszamy się po tej skali szarości. Ale jak słuchacie Sznurowadeł, to już doskonale wiecie, że, że skala szarości jest zawsze w tych odcinkach mile widziana. Kolejnym dość szkodliwym przekazem, w moim rozumieniu jest przekaz dotyczący miłości bezwysiłkowej, to znaczy miłości takiej, która przychodzi do nas sama, która spada nam po prostu z nieba. Tylko wtedy, kiedy jej nie szukamy, bo jeżeli szukamy i jesteśmy jakoś sprawczy w tym poszukiwaniu, to nie ma opcji, żeby miłość do nas przyszła. Więc miłość jest bezwysiłkowa w tym sensie, że nie wolno jej szukać, nie wolno komunikować swoich potrzeb, nie wolno mówić o tym, że jest się gotowym na miłość, że szuka się właśnie związku. Absolutnie nie wolno, bo to psuje romantyzm poznawania drugiego człowieka, tylko trzeba czekać. No, wydaje mi się, że, że słowa są tutaj zbędne, jest to, jest to szalenie przykry przekaz, który odbiera nam jakiekolwiek poczucie sprawczości i sprawia, że stajemy się gdzieś w tym, w tym poszukiwaniu bliskości i intymności całkowicie bierni. I takie mówienie, że dopiero jak będziesz gotowa na miłość, to wszechświat ci ją sprezentuje, z jednej strony rzeczywiście... Może mieć sens w takim rozumieniu, że, że przestajemy może forsować coś, co ewidentnie nie idzie i wydaje mi się, że, że trochę o tym mówiłam w potędze frustracji i rozczarowania, że kiedy ewidentnie coś nam oporuje i nie idzie, to może warto jest to czasem puścić, bo jest jakiś powód, dla którego to nie idzie. Więc w takim rozumieniu jest mimo może ta perspektywa bliższa, że jeżeli... W naszym życiu aktualnie nie ma miłości i ona się jakoś nie chce wydarzyć. To może jest to dobry czas, żeby, żeby to puścić i nie forsować tematu, tylko, tylko wykorzystać ten czas bez y, relacji na zewnątrz, do tego, żeby może skłonić się ku wewnątrz i, i zobaczyć, co tam się dzieje. Y, I może być bardziej cierpliwym i nie forsować. Y, widzę to, widzę tę perspektywę, rozumiem ją, widzę jakiś w niej sens. Natomiast y, podkreślanie tego faktu, że. że Miłość przychodzi tylko wtedy, kiedy jej nie szukasz, i że nie wolno jej aktywnie szukać, bo wtedy się odstrasza, jest jakąś totalną bzdurą. Jeżeli jest się gotowym na miłość, jeżeli naprawdę człowiek czuje, że chce być teraz w związku albo. Albo więcej szuka osoby, z którą szuka partnera, z którym chce mieć dzieci, na przykład, bo jest to jakaś ważna potrzeba, do której ewidentnie potrzebny jest drugi człowiek, to nie wyobrażam sobie, mając tak silną potrzebę, siedzieć na fotelu i czekać, aż wszechświat ci miłość sprezentuje, bo nie wolno jej aktywnie szukać. Bo jak szukasz, to wtedy ta miłość ucieka. I nauczona własnym doświadczeniem widzę, że, że oczywiście forsowanie czegokolwiek rzadko kiedy przynosi dobre skutki, ale jeżeli ma się w sobie taką gotowość na to żeby zaprosić miłość do swojego życia, mówiąc już poetycko, to myślę, że warto jest to komunikować, warto jest wychodzić do ludzi i jeżeli rzeczywiście masz taką potrzebę, no to dlaczego masz nie iść i aktywnie jej nie próbować zrealizować. A teraz jest wspaniały moment, żeby powołać się na audiobooka Patti Smith, czyli Poniedziałkowe Dzieci. Kto jest ze mną od dłuższego czasu, ten wie, że Patti Smith jest dla mnie autorką niezwykle ważną, niezwykle inspirującą, która w ogromny sposób wpłynęła na to, jak, jak rozumiem świat, jak rozumiem miłość i jak, jak rozumiem w ogóle samą siebie. Więc jestem jej dozgonnie wdzięczna za tę książkę. Angielski tytuł Just Kids, a polski Poniedziałkowe Dzieci. Jest to książka, którą już czytałam wielokrotnie, ale postanowiłam wrócić do niej teraz na fali mojej fascynacji Audiobookami i przesłuchałam audiobooka pati, właśnie w audiotece um, czytanego przez Danutę Stenkę, także możecie się domyślić, że była to naprawdę uczta dla moich uszu. I jeżeli szukacie książki, która pokaże Wam miłość taką wielowymiarową, miłość, która nie zawłaszcza tylko jest, miłość, która towarzyszy w tworzeniu, która robi też miejsce na to, że człowiek się zmienia i, i że do tego układu zaprasza innych ludzi nie jest zaborcza, jest w stanie być razem, ale kompletnie osobno to koniecznie posłuchajcie audiobooka Patti Smith, Poniedziałkowe dzieci, bo to właśnie w nim Patti opowiada o swojej relacji z Robertem Appeltorpem, fotografem, z którym no, spędziła lata 70. w Nowym Jorku w sławetnym hotelu Chelsea. I jest to powieść tak inspirująca i tak bogata, a jednocześnie wypełniona takimi aforyzmami, które mówią o miłości w sposób niezawłaszczający. Taki, który uznaje inność drugiej osoby i jest z nią nawet wtedy, kiedy, y, kiedy nie jest fizycznie, kiedy ta osoba potrzebuje na jakiś czas odejść, kiedy potrzebuje zrealizować się w sposób, w który już nie jesteśmy w stanie jej y, w tym towarzyszyć. To ta miłość nadal jest żywa, i jest taki piękny fragment, w którym Patty no tak dosyć dobitnie uwydatnia to, jak bardzo miłość jest wypełniona sprzecznościami. I w którym mówi, że Robert musiał podążać swoją drogą i nieuchronnie mieli się wtedy rozstać, bo zrozumieli, że oczekiwali od siebie za dużo, a mogli obdarowywać tylko wtedy, kiedy patrzyli z perspektywy tego, kim naprawdę są i co mają. A po rozstaniu jeszcze wyraźniej doszło do nich. Że nie chcą żyć bez siebie. No czy to nie jest piękne? I czy to nie jest właśnie kompletnie wbrew temu, co, co o miłości się mówi? To znaczy, że można się rozstać i uświadomić sobie w tym rozstaniu, że, że chce się w swoim życiu być dalej, że pomimo tego, że ta osoba potrzebuje teraz. Mieszkać w Paryżu, tworzyć, um, w przypadku Appel Torpa być w relacji z mężczyzną, a nie z kobietą, to że nadal ta miłość w ogóle nie znika, tylko ona się przeobraża w jakąś inną formę. Um, jest to dla mnie niezwykle inspirujące i otwierające jakieś kolejne milion klapek na temat, w ogóle, na temat postrzegania tego uczucia i, um, i jednocześnie mieszczenia w sobie miłości, wolności. Um, z, Takim przyzwoleniem na to, że, no, że ta druga osoba nie jest naszą własnością i że ona nie zawsze będzie na każdym etapie życia tak samo obecna, ale że możemy dalej ją kochać. Także bardzo serdecznie Wam polecam poniedziałkowe dzieci, bo, bo jest tam mnóstwo właśnie takich smaczków, które przyprawiają mnie wręcz od reszty. A w duchu miłości, która nie zawłaszcza, chciałabym też powiedzieć trochę o osobnym mieszkaniu, bo wydaje mi się to być szalenie ciekawe, że, że forsuje się gdzieś ten przekaz, że kiedy ludzie się kochają, to muszą razem mieszkać. Jeżeli tego nie robią, to coś jest ewidentnie nie tak. A, wie, a wiele przecież osób i mnóstwo artystów, pisarzy, których ja czytam, opowiada właśnie o tym, jak zmienia się dynamika relacji, kiedy, kiedy się ze sobą nie mieszka. I Mona Cholet, wymyślić miłość na nowo, pisze właśnie o czymś takim, że, um, że kiedy mieszka się osobno, to naszym pierwszym stanem jest samotność. I że dzięki temu ma się takie swoje zaplecze i jest się z drugą osobą na kilka godzin czy na kilka dni, ale tylko dlatego, że się, tak, że się te osoby wybrało i że się akurat tego um, pragnie a nie dlatego, że jest to jakaś powinność, że jest się z kimś nawet jak w danym momencie potrzebujemy być sami i... Zdaję sobie sprawę z tego, że, że dochodzą tutaj no, zupełnie inne kwestie, jak, jak warunki ekonomiczne i fakt, że mieszkanie samemu wcale nie jest dostępne dla każdego. Natomiast odsuwając gdzieś ten, ten kontekst ekonomiczny na bok, ym, taka myśl, że twoim pierwszym stanem, twoim stanem defaultowym, pierwotnym jest samotność i że dopiero z takiego miejsca wchodzisz w relację miłosną z drugim człowiekiem, to w tej myśli jest coś bardzo mądrego, mam wrażenie. To znaczy, to sprawia, że jesteśmy w stanie uniknąć czegoś, co, co chyba dzieje się w wielu długoletnich relacjach, um, uniknąć całkowitego zatracenia siebie w związku. To znaczy, sprawić, że nawet jeżeli związek się skończy, to nasze jestestwo się nie kończy, bo nie zrezygnowaliśmy. Z samych siebie na rzecz drugiego człowieka. Nie poświęciłyśmy się um, po to, żeby zasłużyć na czyjąś miłość, tylko zachowałyśmy gdzieś swoje ja, zachowałyśmy to, co jest tylko nasze, co nigdy nie jest um, dostępne może drugiemu człowiekowi, bo nie jest nami. I dzięki temu, jeżeli relacja się zakończy, to nie tracimy siebie, a jeżeli trwa, to nie stapiamy się z drugą osobą, tylko jesteśmy w stanie traktować ją może też z większą dozą. W rozumiałości, z mniejszą presją oczekiwań, bo nie oczekujemy, że ta osoba będzie nam spełniać potrzeby, które powinniśmy spełniać sobie sami lub same. Ym. I szale też powołuje się na taką angielską pisarkę Mary Wollstonecraft, która pisze do swojego męża: Chcę, żebyś zawsze był w moim sercu, ale nie chcę, żebyś był zawsze pod ręką. Co wydaje mi się być doskonałym podsumowaniem tej myśli. Um, że można nie być cały czas na wyciągnięcie ręki, można nie spędzać z ukochaną osobą um, każdego dnia, każdej nocy, w każdym tygodniu, a jednocześnie można ją nosić w sercu cały czas, można mieć ją w pamięci, można um, troszczyć się o nią, ale jej nie zawłaszczać, i jej nie zabierać, i nie sprawiać, że stapiamy się w jeden organizm, który. Um, no, który nagle gdzieś traci zupełnie ten aspekt odrębności, która, która wydaje mi się być w relacji szalenie potrzebna, bo jeżeli przestajemy być odrębni, przestajemy gdzieś um, dostrzegać swoją różnorodność. To ten związek staje się taki martwy. I wydaje mi się, że wiele osób w ogóle w takich związkach właśnie tkwi. Przez to, że się zatraca, że jesteśmy w relacji z drugą osobą, która, która przestaje nas już w ogóle ciekawić, w relacji, która nas nuży, w której nie mamy już w ogóle nawet ochoty na rozmowę, na seks, na wspólne wyjścia, tylko tak funkcjonujemy razem, ale bardziej koło siebie, żeby, żeby sobie może jakoś nie przeszkadzać, ale, ale gdzieś ten aspekt już nawet nie. Ym, Stricte seksualny, ale taki w ogóle wręcz um, człowieczy, intelektualny, że, że przestaje nas ta osoba w ogóle interesować. I to mi się wydaje być jakąś, y, jakąś tragedią w miłości, że jeżeli osoba, którą kochasz, przestaje być dla ciebie ciekawa, przestaje cię interesować, intrygować, tylko staje się gdzieś oczywistością, kimś, kogo ty znasz tak na wylot, że. Że już nawet nie masz ochoty podejmować tego wysiłku, żeby zrobić coś z nią nowego, żeby poznać jej perspektywę na coś, żeby się nią zaciekawić, no to wtedy, no to wtedy, gdzie jest miłość? I czy to jest nadal miłość? Czy to jest nadal miłość? No właśnie. Jestem ogromną fanką Rilkego, więc nie zdziwię was, mam nadzieję, że, że się tutaj powołam na listę do młodego poety, ale też na listę o sztuce, bo, bo w duchu tej myśli, o której mówi Szole i, i, i o której pisze Wollstonecraft, w liście do swojego męża Rilke też zawiera podobną myśl, mówiąc, że miłość jest czymś, na co składają się dwie samotności, które się wzajemnie chronią, definiują i witają. I nie wiem, czy tutaj tłumaczenie, bo czytałam akurat po angielsku, więc nie wiem, czy tłumaczenie słowa define na definiują jest. Um, jest tutaj jakoś adekwatny, chyba bardziej dookreślają, bym użyła, ale, ale od, odsuwając to gdzieś na bok, ta myśl, że miłość jest czymś, na co składają się dwie samotności, jest właśnie tym, o czym, o, o czym, o czym tutaj mówię. To znaczy, że, że dwoje ludzi spotyka się gdzieś w swoich, w swoich samotnych wymiarach i decyduje się sobie towarzyszyć i być razem i, i tworzyć jakiś nowy wspólny świat, ale nie rezygnując z tych osobnych. Um, bo jeżeli z nich zrezygnują, to nie mają właściwie z czego zbudować tego, tego świata wspólnego, o czym Rilke pisze z kolei w listach o sztuce, um, gdzie mówi, kiedy dwoje ludzi rezygnuje z siebie samych, aby podejść do siebie, to nie ma już gruntu pod ich stopami, a ich bycie razem jest nieustającym spadaniem. I ja tak rozumiem przynajmniej to nieustające spadanie, że jest to jakaś forma kompletnego zatracenia się i takiego poczucia, że um, no, że nie mamy czego budować, bo jesteśmy my, ale nie ma nas w ogóle osobno. A więc ewidentnie pisarze i poeci dostrzegali ten sam problem, jaki, jakim my się tutaj zajmujemy, i który na pewno jest też bliski wielu z was, czyli problem, yy, no właśnie. Stapianie się z drugą osobą, ale jest jeszcze inny problem, który, um, który, który zauważam i który wydaje mi się być już stricte związany z, z tym, jak się wychowuje dziewczynki, jak się wychowuje chłopców. To znaczy, wsadzanie kobiet w rolę opiekunek. Um, czyli. Um, Związki, w których kobieta y, bierze na swoje barki naprawianie swojego partnera, y, postanawia się nim opiekować i wykonywać pracę emocjonalną, która oczywiście jest pracą nieodpłatną, y, natomiast jest pracą tak obciążającą, y, że, y, że wiele kobiet skarży się na dosłownie emocjonalne wypalenie w związku. Y, a co więcej, wiele z nas, kobiet, chociaż pewnie mężczyzn też, y, natomiast. Y, w duchu naprawiania partnera i bycia jego opiekunką, myślę, że wiele z nas zakochuje się w czyimś potencjale. To znaczy, nie zakochuje się w osobie, która stoi przed nami z krwi i kości i mówi: Taka jestem, taki jestem, czy chcesz ze mną być? Tylko zakochuje się w, w tym, jaka ta osoba mogłaby być, gdyby nad sobą na przykład popracowała, gdyby poszła na terapię, gdyby nauczyła się lepiej komunikować, gdyby. Naprawiła w sobie to, i to, i to. I to jest dopiero koszmar. To znaczy, zakochiwanie się w jakiejś iluzji tego, że ktoś zmieni się dla nas, bo znowu wiele, wiele bajek, baśni i takich właśnie przekazów popkulturowych mówi, że kobieta potrafi zmienić mężczyznę, jeżeli tylko dość mocno go kocha. I chyba nie słyszałam nigdy czegoś, co jest dalsze od prawdy. Nie da się samą miłością zmienić drugiego człowieka, jeżeli on nie chce się zmienić. Co więcej, jeżeli się kogoś kocha i chce się go za wszelką cenę zmienić wbrew jego woli, to zazwyczaj prowadzi to do rozpadu tej miłości czy tej relacji. Człowiek się zmienia tylko wtedy, kiedy sam dostrzegasz, że ponosi zbyt duże koszty strwania w, w tym stanie i potrzebuje coś zmienić, bo, bo już dalej tak nie jest w stanie funkcjonować. A nie dlatego, że ktoś na siłę próbuje mu pokazać, jak bardzo mija się ze swoim potencjałem i powiedzieć mu słuchaj, zrobię to za ciebie, naprawię cię, załatwię ci to, a ty się tylko zmień dla mnie, bo, bo dostrzegam twój potencjał, a ty go nie dostrzegasz. Jest to strasznie szkodliwa narracja i, i zakochiwanie się w czymś potencjale jest też przede wszystkim wyrazem jakiegoś totalnego braku um, szacunku, ale też akceptacji tej drugiej osoby. No bo ty się ewidentnie nie zakochujesz w niej. Zakochujesz się w tym, kim ona mogłaby być, ale nie jest. Więc, um, więc to dopiero buduje napięcie w relacji. I dziś jakoś często powołuję się na odcinek o um, potędze frustracji i rozczarowania, ale to dlatego, że tam chyba trochę było y, powiązanych wątków i, i pojawiła się tam profesor Katarzyna Popiołek, którą bardzo szanuję i która mnie niezwykle inspiruje w tym, jak czerpie ze świata sztuki, kultury, literatury i poezji w rozumieniu psychologii. I jest taki wykład, y, profesor Popiołek, nazywa się Miłość i tajemnice i możecie go obejrzeć na YouTubie na strefie Psyche Uniwersytetu SWPS, na którym y, studiuję. I profesor Popiołek rozprawia się tam też z, z tym, jak mówi się o miłości w literaturze. I, i odnosi to gdzieś do, do życia, do współczesności. I zwraca uwagę na to, że, że miłość to jest coś zupełnie innego niż początkowy stan zakochania. I że kiedy się zakochujemy, to tworzymy jakieś wyobrażenia na własny temat i tworzymy jakąś relację, ale potem, kiedy chcemy zbudować z tego miłość. To potrzebujemy na nowo, powtórnie zobaczyć siebie przytomnie, takimi, jakimi jesteśmy, i mądrze się w tej sytuacji odnaleźć. To znaczy, nie trwać w tej iluzji, że kiedy stan zakochania wygasa i przestajemy mieć obsesję na, na, na wzajemnym punkcie, to oznacza, że już się nie kochamy i że, i że nie ma co iść dalej, bo jeżeli tego nie zrobimy, Czyli nie, nie uznamy tego, że ten stan zakochania jest stanem gdzieś przejściowym, prowadzącym często do miłości, a nie stanem permanentnym, no to nigdy nie przekroczymy, jak to mówi profesor Popiołek, progu miłości, tylko będziemy cofali się do alejki zakochania. Będziemy ciągle szukali tych obiektów, które będą wywoływać w nas właśnie to poczucie bycia na haju i, i szaleństwa i, i tracenia dla kogoś głowy. Ale to nam nigdy nie pozwoli przekroczyć tego, tego progu miłości, za którym stoi osoba, Którą widzimy dużo bardziej trzeźwo niż stan zakochania nam pozwala ją dostrzec. I dopiero wtedy możemy zobaczyć, czy. Czy jest w ogóle, jak wyjść sobie naprzeciw, czy jesteśmy w stanie się dogadać i stworzyć razem coś na, na fundamencie tej miłości? Bo jeżeli my będziemy oddalać się w momencie, w którym się do tego progu zbliżamy, po to, żeby za wszelką cenę uchronić ten iluzoryczny stan zakochania przed jego rozpadem i przedłużyć go do granic możliwości, no to Nigdy nie dostrzeżemy tej osoby w tym, jaka ona jest naprawdę. Tylko będziemy cały czas ją widzieli przez te różowe okulary, odmawiając jej tak naprawdę jej, jej realności, tego, jaka ona jest rzeczywiście, a nie tego, jaka ona jest, kiedy, kiedy zarywamy noce i piszemy o niej wiersze. Więc profesor Popiałek zwraca uwagę na to, że, że ten moment wybrania już tej drugiej osoby i tworzenia z nią relacji miłosnej, a nie tylko relacji yy, zakochaniowej, w cudzysłowie oczywiście, wymaga od nas wypracowania jakiegoś modelu funkcjonowania, który będzie nasz, który będzie wspólny, a nie będzie wzorcem wyjętym z filmów czy, czy z literatury, bo, bo te wzorce, które oglądamy, one rzadko kiedy odpowiadają naszym gdzieś ustawieniom fabrycznym i temu, gdzie my jesteśmy i czego my potrzebujemy w relacji. One są bardzo wybielone, bardzo ym, pompatyczne, ale rzadko kiedy nasze. Więc jest to niezwykle ważne, żeby gdzieś nie mylić tego stanu zakochania ze, ze stanem ym, miłości, tylko, tylko zobaczyć je jako komplementarne, ale, y, ale jedno prowadzi bardziej do drugiego i, i ten stan miłości wymaga dużo więcej. Trzeźwości i przytomności, niż może stan zakochania. I oczywiście w związku pojawia się też taka dychotomia między, między byciem dla kogoś, a byciem dla siebie, byciem autonomicznym, bo jak mówi profesor Popiołek, spotykają się dwie wolności, no i muszą uzgodnić, ustalić ze sobą pewne rzeczy, co robimy razem, co robimy osobno. I oczywiście jest to często bardzo bolesne usłyszeć, że ktoś, kogo kochamy, nie chce z nami robić pewnych rzeczy. Natomiast unikanie rozmowy o tym, co jest nasze, co jest wspólne, a co jest osobne, no, nie pozwoli nam w pełni się jakoś w tej relacji poczuć bezpiecznie. Um, tylko będziemy się czuć cały czas zagrożeni, kiedy na przykład nasz partner y, będzie potrzebował wyjść rano na długi spacer, czy wyjść ze znajomymi w weekend na imprezę i będzie to robić bez nas. Natomiast jeżeli. Jeżeli dogadamy się co do tego, co jest wspólne, co osobne, to to, to, to co będzie osobne, będzie raczej... Um... Źródłem jakiejś ciekawości, źródłem y, może ciekawego materiału do potem do, 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 do rozmowy na temat tego, co nasz partner robił bez nas. Y, I będzie to dodawało też może jakiejś takiej y, tajemnicy do naszej relacji, a nie będzie źródłem lęku i zagrożenia, że nasz partner robi coś bez nas i czy on aby przypadkiem nie konspiruje po prostu przeciwko nam, albo co gorsza, jeszcze nas zdradza. Natomiast profesor Popiełek też powołuje się na taką metaforę falowania, która jest mi bardzo bliska i która ma w sobie bardzo dużo mądrości. To znaczy, że w każdej relacji następuje takie naturalne falowanie i ono nie jest niebezpieczne, jeżeli nie jest za długie i nie sprawia, że odpływamy na kompletnie drugi kraniec tej plaży. Dlatego też usilne trzymanie się brzegu i próbowanie y, zatrzymania tej osoby, żeby ona była cały czas tak samo blisko, jak jest, y, jak jest od samego początku, jest też chyba złudne. To znaczy, te okresy falowania, kiedy jesteśmy sobie bliżsi lub dalsi. Mają w sobie jakąś taką naturalną też cykliczność, tego jak my się zmieniamy, jak natura się zmienia, jak na pewnym etapie życia, czy nawet na pewnym etapie roku, no bo przecież jesienią czy zimą czujemy się dużo, dużo inaczej w ogóle ze światem i z drugim człowiekiem niż czujemy się latem. Dla przykładu, dla mnie lato jest czasem, kiedy ja jestem bardzo na zewnątrz, jestem bardzo do ludzi, jestem bardzo aktywna i potrzebuję dużo wyrażeń, a czas zimy i jesieni jest czasem, kiedy zabiera mnie do środka, kiedy czuję, że mam dużo mniej zasobów energetycznych, żeby mieścić drugiego człowieka i to nie oznacza, że trzeba teraz jak najszybciej to zmienić, bo moje relacje na przykład miłosne czy przyjacielskie są z tego powodu zagrożone, tylko że mogę gdzieś dostosować swoje oczekiwania do, do tego, że ja faluję, ja się zmieniam, ja ewoluuję i ja też na różnych etapach roku um, będę miała więcej lub mniej energii, motywacji, siły na to, żeby być równie zaangażowana, jak byłam na przykład latem. I że to jest OK, i że dopóki się komunikujemy ze sobą, dopóki to nie jest. Um, owiane jakąś taką aurą tajemnicy, intrygi i nie staje się właśnie nie staje się powodem, dla którego za zastanawiamy się, czy w ogóle jesteśmy ważni dla drugiej osoby. Tylko jest to zakomunikowane: "Hej, słuchaj, mam teraz trudny czas, mam mniej pojemności na to, żeby się spotykać, ale jesteś dla mnie ważna. Zgadajmy się za parę tygodni". to, to jakby na to popatrzeć też z perspektywy miłości. To znaczy dostrzec, że w miłości jest tak samo. Na tym początkowym etapie będziemy mieli zupełnie inną zażyłość niż na tym etapie po dwóch latach, a inaczej po pięciu, inaczej po dziesięciu, dwudziestu. Ale że to nie oznacza, że musimy za wszelką cenę próbować przywrócić ten stan z początku, bo, no bo on, już nie, on już nie wróci. Jak jesteś z kimś 20 lat, to nigdy nie, nie odtworzysz tego, co było w pierwszych miesiącach spotykania się i bardzo dobrze, bo tak samo na początku spotykania się nigdy nie stworzy się między wami taka, taka nić porozumienia i bliskość, jaką macie po 20 latach. To jest wyjątkowe dla tego okresu relacji. Więc jakieś przyzwolenie na to, żeby falować i być dla siebie i nie trzymać się za wszelką cenę siłowo tego stanu, który jest teraz, ym, wydaje mi się być też bardzo w ogóle mądrą strategią myślenia o miłości. I myślenia nie tylko o miłości romantycznej, ale myślenia też o miłości przyjacielskiej, rodzinnej, ym, miłości do świata, miłości do zwierząt, miłości do siebie że to uczucie jest takie żywe i zmieniające się. I ono bardzo potrzebuje wolności i swobody. I ono naprawdę nienawidzi kontroli i nienawidzi ym, ciasnych pomieszczeń, i nienawidzi jak nie ma powietrza. I może jest w tym właśnie coś takiego budującego, że, no, że kiedy pozwalamy tej miłości na wolność, na taką wolną ekspresję i na to, żeby ona była jakiegoś rodzaju w ogóle postawą życiową, Podejściem do życia, podejściem do drugiego człowieka, podejściem do świata, no to ona jest z nami zawsze. I nawet jeżeli ktoś się oddala, nawet jeżeli czujemy, że, że aktualnie w naszym życiu, na przykład, nie ma kogoś, kto kochałby nas tak, jakbyśmy chcieli, to że wychodząc do świata z miejsca takiej absolutnej i bezwarunkowej miłości, i próba, właśnie spotykania się z drugim człowiekiem, z taką otwartością, która, no właśnie, nie zawłaszcza, tylko, tylko zaprasza i, i obdarowuje, i jest ciepła, i jest bezpieczna, i jest po prostu ciekawa drugiego człowieka, to może wtedy ta miłość staje się w ogóle jakiegoś rodzaju przepisem na bycie, przepisem na życie. Um, jakkolwiek to teraz pompatycznie nie zabrzmi, um, to mam nadzieję, że jesteście jeszcze ze mną, że miłość, um, no, że miłość jest czymś, co też jest ogromnym w ogóle motywatorem do, do bycia w świecie, do realizowania się w tym świecie, do, um, do tworzenia głębokich relacji, i że ona nie musi być źródłem um, takiego nieustającego lęku o to, że ktoś się od nas oddala, że ktoś nas zaraz opuści, że, że, że bez tej osoby nie przetrwamy, tylko że miłość może być takim motorem napędowym i że nawet jeżeli w tej formie, jaką mamy z daną osobą, ona się wyczerpie i, i ta osoba z jakiegoś powodu zniknie z naszego życia, odejdzie, to że ta postawa ym, miłości i wychodzenie z miejsca miłości jest w stanie też zachować w ogóle jakąś nadzieję, y, taką podstawową wręcz nadzieję na to, że, no, że ta miłość w naszym życiu jakoś będzie, jak nie z tą osobą, to że w innej formie i że. I że jak nie z drugim człowiekiem, to zawsze mamy siebie, i że ta miłość nas prowadzi też w tym, co tworzymy, co robimy, jaką wybieramy pracę, jak się komunikujemy ze światem, czy się rozwijamy, czy dbamy o, o swoje ciało, czy dbamy o siebie, czy dbamy o swoją głowę że to wszystko może być też popychane jakoś taką motywacją szerzenia miłości. Miłość może być przepiękną wartością, która nas kieruje w świecie. A jeżeli już kochamy kogoś i tworzymy z kimś relację miłosną, to możemy wpuszczać tam trochę więcej może wolności i swobody. I, i tak jak pisze Patio o swojej relacji z Torpem jedno tworzyło ciszę, a drugie się w tę ciszę wsłuchiwało i w szaleńczym wirze naszego życia wiele razy zamienialiśmy się tymi rolami. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie tego dosyć długiego, solowego odcinka y, do końca. Jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń, y, tego czy czy te odniesienia do, do literatury były dla Was jakoś przydatne, czy, czy macie też swoje polecajki i, i pozycje, czy to książkowe, czy to audiobookowe, podcastowe, ym, muzyczne, filmowe, y, które są też dla Was źródłem inspiracji, jeżeli chodzi o, y, o temat miłości. Jeszcze raz bardzo dziękuję Audiotece we współpracy, z którą powstał ten y, odcinek. Jeżeli kogoś z Was zainteresował audiobook przeze mnie wspomniany, czyli Patismy Smith – pędzielkowe dzieci, to od Wsyłam do linku w opisie tego odcinka, tam go znajdziecie. Mam nadzieję, że spędzicie też walentynki w sposób, który będzie dla was jakoś odżywczy, ciekawy, ym, potrzebny, a nie w taki, który, który jest nam z zewnątrz ym, forsowany, nakazywany. Yy, tylko tak, jak potrzebujecie. Jeżeli, jeżeli z osobą, którą kochacie, to z osobą, którą kochacie. Jeżeli ym, tą osobą jesteście wy sami, to, to ze sobą samym, sobą samą. Tak czy siak mam nadzieję, że ten dzień będzie dla was... Yy, Przyjemny, radosny, a że ten odcinek okaże się też być fajnym jego uzupełnieniem. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam do dzielenia się refleksjami na Instagramie sznurowadła.myśli bez polskich znaków. A ode mnie to już wszystko i słyszymy się już w kolejnym odcinku za dwa tygodnie.